Po naszej stronie reprezentuję Taxo. Ja na co dzień zajmuję się m.in. wsparciem technicznym, a także szkoleniami i wdrożeniami użytkowników platformy Taxo. Natomiast dzisiaj wraz ze mną jest także Damian Bartnikowski, ambasador polskiego transportu, który przeprowadzi drugą część tego webinaru. Ja na początku dzisiaj wspomnę kilka słów na temat poszczególnych opcji i możliwości Taxo dla firmy transportowej. Natomiast w drugiej części Damian powie kilka słów na temat usług, jakie są dostarczane przez samą osobę polskiego transportu w ramach choćby teczki osobowej. Zgadza się. Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Damian Bartnikowski, jestem ambasadorem polskiego transportu. Dziękuję bardzo za wprowadzenie i możliwość firmie Taxo za wypowiedź i prelekcję. W branży transportowej pracuję już 10 lat. Zaczynałem od przedstawiciela handlowego, więc odbyłem setki spotkań w terenie, poznałem właścicieli firm transportowych, osoby zarządzające firmami transportowymi, problemy firm transportowych, które udaje mi się po dziś dzień rozwiązywać i zajmuję się obsługą szeroko pojętą firm transportowych poprzez rozliczenia czasu pracy kierowców, gdzie jest to bardzo mocną moją stroną, zarówno szkolenia kierowców, jak i szkolenia kadr zarządzających. Mam na swoim koncie szeroko pojęte audyty w jednej z największych firm transportowych Hegelmann Transport, gdzie jest przeszło 3000 pracowników, kierowców i mam nadzieję, że przybliżę Państwu w mojej prelekcji troszkę więcej i bliżej na temat teczki osobowej kierowcy, a właściwie dokumentów, jakie powinny się tam znaleźć. Dziękuję. Zanim przejdziemy do meritum i zaczniemy od możliwości prezentacji, możliwości platformy Taxo pod kątem obsługi transportu, prosiłbym o potwierdzenie, czy dobrze nas widać i dobrze słychać, czy nie ma żadnych zakłóceń. Proszę o informację na czacie. Ok, dziękuję za informację zwrotną. Już wiemy, że wszystko jest ok. Na ten moment na chwilę Cię wyciszę. Proszę. Okej. Teraz tak, za moment przejdę do prezentacji naszych możliwości pod kątem obsługi transportu w zakresie wystawiania faktur sprzedaży, także pomocy pod kątem obiegu dokumentów. Później przejdziemy do prezentacji naszych planów pod kątem automatyzacji połączenia z bankiem, między platformą Taxo a różnymi systemami bankowości elektronicznej. Kilka słów także powiem na temat możliwości naszej aplikacji mobilnej, w jaki sposób wspiera Państwa pracę, także o możliwościach integracji z systemami TMS. Myślę, że tak mniej więcej po około godzince oddam ponownie głos Damianowi, który będzie wspominał o, tak jak wspominał na początku, rozwiązaniach w zakresie teczki osobowej kierowcy. Za chwilę powinni Państwo zobaczyć mój ekran. Też będę prosił o potwierdzenie, informację zwrotną na czacie. Czy będą Państwo widzieć platformę Taxo? Czy widzą Państwo platformę Taxo? Jestem w tym momencie na koncie testowym. Proszę o potwierdzenie, czy tutaj nie ma żadnych zacięć. Dziękuję za informację zwrotną. Jestem na koncie przykładowej firmy transportowej. W tym momencie wszedłem do modułu e-faktura. Jest to moduł służący do generowania faktur sprzedaży. Część z Państwa na pewno już wystawia u nas faktury. O tyle być może dla części będą to opcje nowe, dla części forma bardziej uporządkowania informacji na temat możliwości, jakie daje nasz moduł do fakturowania.
Zacznijmy od wystawienia podstawowej faktury, jak omówię poszczególne elementy. Myślę, że wszystko będzie już mniej więcej jasne. Platforma Taxo daje możliwość obsługi faktur zarówno wystawianych w polskich złotych, jak i faktur płatnych w euro. I to, co jako pierwsze pewnie rzuca się Państwu w oczy, jest to, że przechodząc na formularz nowej faktury, mam do wyboru kilka różnych serii z różnymi odmiennymi ustawieniami domyślnymi. W tym wypadku te ustawienia domyślne dotyczą formy płatności i preferowanego podsumowania płatności, które daje możliwości zarówno podawania kont bankowych polskich złotych, kont bankowych w walucie opcjaj, a także możliwość zawarcia dwóch różnych kont bankowych w zależności od tego, jaki model obejmujemy, jaki jest model rozliczania przyjęty z kontrahentem. Zacznijmy może od takiego wariantu standardowego. Jestem na serii faktur, gdzie mamy wprowadzone domyślne ustawienia dla faktur, dla kontrahentów polskich, gdzie wystawiamy fakturę w polskich złotych, więc na początek wystawię taką fakturę dla standardowego kontrahenta, gdzie mamy typową płatność w PLN. W tym wypadku możemy ustawić indywidualny termin płatności, możemy ustawić datę wystawienia, inną jeszcze datę dokonania lub zakończenia dostawy. Możemy wybrać kontrahenta z listy lub też pobrać jego dane z bazy REGO. Chciałbym raz zwrócić uwagę, że nawet jeżeli nie są Państwo w momencie wystawienia faktury w stanie określić termin płatności, gdyż ten termin jest związany na przykład z datą dostawy, datą odbioru, czy też datą otrzymania dokumentów, mają Państwo możliwość wybranie jednej z tych trzech dat i wskazanie na przykład terminu na przykład 7 czy też 14 dni. W tym wypadku zaznaczamy od daty otrzymania dokumentów od odbiorcy. O tyle nawet jeżeli z początku nie jesteśmy w stanie wskazać, że ten termin płatności to jest na przykład, nie wiem, 7 minut do wystawienia, tylko termin może się różnić, mamy także możliwość wybrania terminu płatności, który nie jest w żaden sposób związany z datą wystawienia. Tak więc w tym wypadku przypuśćmy, że ta faktura ma mieć termin płatności na 14 dni od daty otrzymania dokumentów. W międzyczasie wybrałem kontrahenta. W tym wypadku rozliczamy się w walucie PLN, więc tej waluty nie zmieniam. Następnie wybieram produkt. Być może jest to zlecenie pierwsze. Taxo daje dodatkową możliwość w momencie, kiedy rozliczamy się z kontrahentem w polskich złotych, aby dokonać przeliczenia za daną usługę na podstawie pozycji cennika, która jest na przykład w euro. Przypuśćmy, że faktura, którą Państwo stawiają, musi być w polskich złotych, natomiast to rozliczenie odbywa się na podstawie pozycji cennika, która jest w euro. W tym wypadku mają Państwo możliwość takiego prostego, szybkiego przeliczenia kosztu danej usługi na polskie złote. W tym wypadku, jeżeli rozwiniemy menu z pozycją, rozwiniemy to tą strzałką, mogę pisać po pierwsze dodatkowy opis pozycji, po drugie mam możliwość kliknięcia w kalkulatorek i w tym wypadku wybieram walutę, na podstawie której ma odbyć się przeliczenie, domyślnie jest to euro. I w tym wypadku mamy możliwość albo wskazania jakiegoś własnego, umownego kursu waluty, ewentualnie pobieramy kurs waluty z NBP i wskazujemy tutaj jakąś datę kursu, według której mamy obliczyć daną stawkę. I w tym wypadku, jeżeli powiedzmy nasza usługa dotyczy produktu, którego cena w walucie standardowo to jest 100 euro, dokonujemy przeliczenia na podstawie kursu waluty, daty kursu, klikamy przelicz i po tym kliknięciu przelicz tutaj pojawiają się w opisie
podstawa przeliczenia, natomiast w samej pozycji mamy przeliczoną kwotę na polskie złote. Na tej podstawie mamy wyliczone dane do fakturę i na końcu możemy albo zapisać fakturę i ją wydrukować, ewentualnie istnieje możliwość wybrania adresu mailowego odbiorcy i automatycznej wysyłki dokumentu drogą mailową. W tym wypadku dodatkowo mamy także możliwość wskazania indywidualnej treści, która będzie widniała obok podsumowania. Czyli w tym wypadku klient otrzyma informację, że firma transportowa spółka z o.o. wystawiła fakturę dla odbiorcy Chronów Technologies na kwotę taką i taką. Obok tego jeszcze będzie własna państwa treść dotycząca powiadomienia mailowego z daną fakturą. Zapiszmy fakturę. Po zapisaniu dokumentu będziemy mogli zaprezentować wydruk. Nie wiem, czy ten wydruk jest teraz widoczny. Pewnie nie. Tutaj na chwilę zmienię ustawienia podglądu ekranu, żeby Państwo także mogli zobaczyć wydruk takiej faktury. Czy teraz widać fakturę? OK. Tak jak Państwo widzieli tutaj obok usługi, którą wpisałem, mamy tutaj usługę transportową w zasadzie 1, znajduje się przeliczenie na fakturze, czyli tutaj pobieraliśmy jakąś kwotę z naszego cennika, przeliczyliśmy na polskie złote na podstawie kursu NBP, kwotę kwotę polskich złotych. I tak wygląda standardowa faktura. No i tutaj także chciałem zwrócić uwagę, że tak jak ustawiałem, nie wybierałem terminu płatności z kalendarza, czyli na przykład 7 dni od daty wystawienia. Wybrałem termin płatności 14 dni od daty otrzymania dokumentów. Tak więc nawet jeżeli tego terminu płatności w danym momencie nie znamy, istnieje możliwość wskazania takiego terminu płatności powiązanego z jakimś zdarzeniem, który ten termin definiuje. W tym momencie powinniśmy przejść z powrotem do modułu e-faktura. Od razu chciałbym zwrócić uwagę, mamy nową fakturę na liście, jest to faktura numer 0104-2021. Proszę zwrócić uwagę, w tym wypadku na razie mamy na liście brak terminu płatności i jest to związane z tym, że nie uzupełniliśmy tego terminu kalendarzowego. Natomiast przypuśćmy, że w międzyczasie otrzymaliśmy potwierdzenie, że nastąpił odbiór dokumentów, otrzymaliśmy skan z jakimś protokołem odbioru, tak więc nie jesteśmy w stanie wyliczyć tę datę. Przypuśćmy, że na podstawie informacji, które po wystawieniu faktury już do nas doszły, jesteśmy w stanie wskazać, że ten odbiór dokumentów i termin płatności powinien być 30 kwietnia. Tak więc w tym wypadku na samym wydruku nic się tutaj nie będzie zmieniało. Natomiast na platformie TAXO wprowadzamy, ok, tutaj pisałem datę otrzymania dokumentu, przypuśćmy, że ta data to jest 16. Tak więc wyliczenie terminu płatności to jest 14 dni od tej daty. Tak więc wskazaliśmy na platformie TAXO, że nasz kontrahent ma zapłacić za nasze usługi do 30 kwietnia. Tak więc, jeżeli nie będziemy mieli w tym czasie żadnej płatności, ta faktura przejdzie do przeterminowanych, no i tutaj będziemy mieli jasny sygnał, że możemy dokonywać windykacji tego kontrahenta. Przejdźmy dalej. Przed momentem pokazałem taki podstawowy wariant, gdzie wystawiamy fakturę dla kontrahenta w polskich złotych. Natomiast tak jak wspominałem, tych możliwości pod kątem zarządzania w podsumowaniu płatności jest kilka. Najczęstszą możliwością rozliczenia już całkowicie w polskich złotych jest możliwość rozliczenia w euro dla kwoty netto i VAT-u w PLN. Co do tej opcji, było wcześniej sporo kontrowersji. Jest to związane choćby z tym, że do tej pory często użytkownicy
konwertowali. Tutaj wskazujemy, może zmienię walutę na euro, żeby tutaj było jasne. Często tutaj, jak Państwo widzą, mamy widoczne dwa konta bankowe. Konto bankowe euro i konto bankowe dwa w PLN. Często nasi użytkownicy traktowali te konta jako konta równoległe, pomimo tego, że w tym wypadku mamy wyraźnie wyszczególnione, że konto PLN jest to konto do VAT. I w tym wypadku znowu wybierzemy usługę transportową, wskażemy jakąś kwotę w euro. W tym wypadku w podsumowaniu do zapłaty mamy informację, że ta kwota to jest 454 euro i dodatkowo 476 zł w PLN. Często natomiast te faktury były traktowane, że albo ktoś może wpłacić pełną kwotę na konto euro, albo pełną kwotę brutto na konto VAT w PLN. Natomiast no, tutaj na wydruku była informacja, że do zapłaty jest i kwota euro, i kwota PLN. O tyle to rodziło pewne niejasności, stąd też zdecydowaliśmy się, że w momencie, kiedy wybieramy w podsumowaniu wartość na tą walucie VAT w PLN, wybieramy tę opcję podstawową, żeby tutaj w ramach podsumowania dla VAT-u był tylko widoczny kwota VAT dla tego konta bankowego VAT.pl. Wcześniej tutaj mieliśmy pełne podsumowanie, natomiast z racji tego, że były tutaj pewne niejasności, zdecydowaliśmy się na zmianę, interfejsu, zmianę opcji na wydruku. Oczywiście w tym wypadku, żeby wystawić taką fakturę, która będzie zawierała dwa konta bankowe, osobne dla konta netto, osobne dla konta VAT, wybieramy tutaj termin płatności, wybieramy kontrahenta. Możemy wysłać tę fakturę bezpośrednio drogą mailową. I po zapisaniu takiej faktury ten dokument także będzie widoczny na liście. Oczywiście są jeszcze inne opcje, ale chciałbym także pokazać, jak wygląda faktura wystawiona w walucie, gdzie na przykład mamy płatność wyłącznie w euro, gdzie nie dajemy możliwości wyboru kontrahentowi, czy na podstawie na przykład naszego traktu kontrahent może zapłacić w walucie lub w polskich złotych. W tej opcji, którą teraz wybrałem, w sumie myślę w serii, mamy wybraną opcję, gdzie mamy płatność w tylko brutto w walucie. W tym wypadku, jeżeli na podsumowaniu płatności mamy tylko kwotę brutto w walucie, widzimy numer konta wyłącznie euro. Nie ma prezentowanego drugiego konta dla polskich złotych. Jeżeli ustawimy parametry dla tej faktury, wybierzemy kontrahenta, wybierzemy już usługę z listy. W podsumowaniu będziemy mieli wyszczególnione kwotę VAT-u w PLN, natomiast pod kątem płatności mamy tylko informację, że musimy dokonać płatności w kwocie 24 600 euro i wskazujemy konto bankowe w euro dla tej waluty. Przy okazji chciałbym zwrócić jeszcze uwagę, część z Państwa pewnie z tej opcji korzysta, natomiast wygodną opcją wystawienia nowej faktury jest funkcja nowy na podstawie tej faktury. Tak więc w momencie, kiedy chcemy wystawić podobną fakturę, możemy skorzystać z opcji nowy na podstawie tej faktury. Wtedy od razu ściągną nam się wszystkie dane z poprzedniej faktury. Aktualizujemy datę wystawienia, aktualizujemy numer dokumentu, natomiast pobieramy dotychczasowe ustawienia nabywcy, ustawienia produktu i także ustawienia pod kątem podsumowania płatności. Natomiast w tym wypadku chciałbym jeszcze pokazać opcję,
która jest nowością. W tym momencie możemy wybrać konto do wyboru. Istnieje możliwość wskazania wartości brutto w PLN lub wartości brutto w walucie. Z pozoru jest to opcja podobna do tej, o której mówiłem na początku, czyli opcji, gdzie widzieliśmy dwa konto bankowe, konto dla euro i konto w polskich złotych. Natomiast tutaj nie mamy wyszczególnionego VAT-u w PLN. W podsumowaniu płatności także mamy wskazane, że do zapłaty jest albo 112 tysięcy złotych, albo 24 600 euro za naszą usługę. Tak więc w tym wypadku jasno stawiamy, że jeżeli ktoś chce dokonać płatności, to ma dokonać płatności na daną kwotę w polskich złotych albo na daną kwotę w euro. W tym wypadku dodatkowo możemy także wskazać, jeżeli jest to płatność polskich złotych do faktury w euro, możemy wskazać nasz indywidualny kurs do płatności. Oczywiście może to być kurs NBP na podstawie innej daty kursu niż domyślnie brana data dokonania i skończenia dostawy. Tak więc jeżeli w kontrakcie przewidujemy, że płatność ma być za inną, wiązać się z inną datę kursu, możemy tę inną datę kursu wskazać w tym miejscu. Wskazuję na przykład, że potrzebujemy kurs z 7 kwietnia, a nie z 13. Istnieje też możliwość wskazania indywidualnego kursu, gdyż istnieje możliwość, że w kontrakcie na przykład ma to być kurs jakiegoś banku komercyjnego, nie wiem, Millennium, Aliora, Santandera czy też mBanku, a nie kurs banku NBP. Tutaj może to być jakiś kurs uproszczony, na przykład umawiamy się, że może to być kurs 4,6. Wtedy, jak mamy przeliczenie, to przeliczenie jest na podstawie tego kursu umownego, kursu w kontrakcie. Chyba, że ktoś zapłaci nam euro, no to wtedy wiadomo, że w kwocie euro. W tym wypadku, jak zapiszemy taką fakturę, ona wygląda nieco inaczej niż faktura, które można było jeszcze wystawiać parę tygodni temu, gdzie mieliśmy tylko opcję euro dla kwoty netto i VAT-u. No to jak zapiszemy taki dokument, on na wydruku będzie, tak jak wspominałem, nieco inaczej wyglądał. Po pierwsze, jeżeli chodzi o konto bankowe, widać tutaj dwa konta, natomiast nie mamy wyszczególnienia, że to konto PLN jest to konto VAT-u. Co więcej, mamy tutaj taki kolejny element widoczny, razem z opłatą w PLN według uzgodnionego kursu. Tak więc mamy tutaj informacje o tym, że zastosowano indywidualny kurs do płatności. I w samym podsumowaniu płatności także mamy do zapłaty kwota PLN, do zapłaty kwota euro. Nie mamy tutaj wskazania, że to jest i kwota netto w euro, no i dodatkowa kwota PLN. To jest albo, albo. I dodatkowym takim elementem, na który także się zwróciliśmy uwagę, to jest bardzo istotne najprawdopodobniej dla księgowych. Dodatkowo w podłowie organii mamy wskazane kursy księgowe. One nie służą tutaj do płatności przez naszego kontrahenta, natomiast one mają być wykorzystywane do zaksięgowania wyprawnych kwot. Tak więc tutaj, jeżeli Państwo mają wątpliwości co do tego, jakie kwoty powinny wejść na przykład do rejestru VAT-owskiego, na wydruku jest także takie podsumowanie. Zgodnie z tym podsumowaniem wpadają dokumenty do księgowania np. do systemu INSERT lub do innych systemów księgowych zgodnie z tym przeliczeniem. O ile jeżeli chodzi o płatność od strony kontrahenta, mamy tutaj w tym miejscu ją wskazaną, to w wypadku kursu księgowego ten kurs księgowy jest podany w tym miejscu. Wróćmy do listy. W tym wypadku jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na taką ciekawostkę związaną z podglądem podsumowania płatności. W wypadku tej ostatniej faktury wybrałem opcję podsumowania, że albo daję możliwość swojemu klientowi wykonania płatności w polskich złotych według umówionego kursu, albo daję możliwość standardowej płatności w euro.
I proszę zwrócić uwagę, w związku z tym mamy rozbieżność pod kątem kwot netto, VAT, brutto oraz kwoty pozostałe z opłaty. Jest to związane z tym, że w wypadku kwot netto, VAT, brutto bierzemy tutaj podsumowanie, które trafi do rejestru VAT-owskiego w programie księgowym. Czyli tutaj prezentujemy dane, które są kluczowe do rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Prawidłowego zaksięgowania. Natomiast w tej rubryce pozostało do zapłaty mamy informację, jakie kwoty się spodziewamy otrzymać od klienta. Więc jeżeli klient dokona płatności w polskich złotych, to na podstawie uzgodnionego kursu na taką kwotę, która w tym wypadku może się różnić od kwoty brutto, która będzie importowana do systemu księgowego. Natomiast są to związane z tym, że biuro rachunkowe, które księguje Państwa faktury, jest zobligowane do zaksięgowania kursu zawsze, który to musi być kursem NBP na podstawie daty dostawy, daty zakończenia dostawy. Natomiast Państwo mają możliwość umówienia się na dokonanie płatności według innego indywidualnego kursu. Mam nadzieję, że w miarę te opcje jasno przedstawiłem. Dodam jeszcze, że większość z tych funkcji, które pokazałem przed momentem, dostępne są w wersji premium. I serdecznie Państwa zachęcam, te osoby, które jeszcze w wersji premium nie testowały, żeby sprawdziły możliwości. Dodam także, że w ramach e-faktury premium istnieje możliwość skorzystania choćby z fakturowania psychicznego, czyli w tym wypadku istnieje możliwość, że wystawiają Państwo raz w miesiącu fakturę, inaczej robią Państwo taki automat, który za Państwa będzie raz w miesiącu wystawiał fakturę dla danego kontrahenta. Może to być i medyczna faktura, bądź faktura, gdzie Państwo zatwierdzają na przykład kwotę. Natomiast istnieje też możliwość, co jest bardzo wygodne, wyboru kilku różnych serii, które będą miały odrębne ustawienia domyślne pod kątem terminu płatności, pod kątem kont bankowych, pod kątem podsumowania płatności, czy też pod kątem waluty. Tak więc mogą Państwo wybrać jedną serię, gdzie mamy domyślną płatność w PLN, a inną serię, gdzie mamy domyślną płatność w kwocie euro. Tak więc w zależności od ustawień tej serii możemy indywidualizować poszczególne parametry, żeby jak najbardziej przyspieszyć proces wystawienia prawidłowej faktury. Możemy ustawić tak, że na przykład w wypadku jednej serii domyślne konto to będzie, nie wiem, konto Santander, w wypadku innej serii domyślne konto to będzie konto dla Alior Banku, a jeszcze inna seria będzie miała jeszcze inne domyślne konto bankowe. I w tym wypadku wystarczy przejść na ustawienia ustaw logo i szablon, następnie przejść do danych i tutaj podmieniamy te domyślne dane w sekcji konta bankowe, domyślne dane płatności. Tutaj jesteśmy w stanie także wskazać różne terminy, formy płatności i także inne ustawienia pod kątem podsumowania płatności. Natomiast jeżeli chodzi o opcje dostępne w już wersji standard, w wersji standard dostępne są różne opcje związane z podsumowaniem, tak więc podsumowaniem płatności. Tak więc jeżeli wybierzemy walutę euro i przejdziemy na podsumowanie płatności do klienta pokaż, to już na poziomie standardu mogą Państwo wybrać, czy zaprezentować jedno czy dwa konto bankowe, czy ma to być konto w polskich złotych, konto euro, czy też opcja netto plus VAT PLN, a także opcja albo konto w polskich złotych lub do wyboru konto w walucie. Mam nadzieję, że wszystkie te opcje są już dla Państwa jasne. Wróćmy na chwilę do prezentacji. Zanim jeszcze przejdę do prezentacji rozliczeń bankowych, jeszcze może kilka słów na temat organizacji dokumentów, gdyż do tej pory skupiam się bardziej na kwestii związanych z wystawianiem faktur sprzedaży. Natomiast tak co to jest także zarządzanie dokumentami, czy kadrowymi dokumentami zakupowymi, różnymi innymi dokumentami, które można dostarczyć jako dokumenty skanowane lub dokumenty jako zdjęcia w formie
I w tym wypadku takie opcje są dostępne w module e-dokumenty. Przychodzę w tym momencie z aplikacji z do e-faktura na moduł e-dokumenty. Z poziomu tego modułu mamy możliwość dodawania dokumentów. Dodawanie dokumentów jest o tyle wygodne, że dajemy możliwość kilku różnych wariantów. Można ściągnąć na przykład aplikację mobilną. Jest to aplikacja TaskBox 2, która jest dostępna zarówno na urządzenia z Androidem, a także na urządzenia firmy Apple, czyli iPhone'y. Istnieje możliwość tak samo dodawania dokumentów poprzez e-mail na dedykowany adres mailowy. I w tym wypadku każda firma ma inny odrębny adres mailowy w domenie doc.taxo.pl. W tym momencie jestem na serwerze pomocniczym, o tyle jeszcze jest to inny serwer. Natomiast standardowo na platformie 2 zawsze to będzie adres mapa.doc.taxo.pl. Każda firma ma ten adres indywidualny. I tutaj domyślnie, o tyle zabezpieczamy serwery pocztowe, że tylko akceptujemy, jeżeli Państwo tego systemu już na własne ryzyko nie zmienią, jedynie dokumenty wysłane z adresu mailowego danego użytkownika danej firmy, ewentualnie od księgowego lub na wskazane przez nas adresy jako adresy z naszej firmy. Tak więc tutaj nie ma ryzyka, że ktoś z zewnątrz niepowołany, kto pozna ten adres mailowy, będzie mógł dodać jakiś inny dokument do listy naszych dokumentów księgowych. Istnieje także możliwość dodania jednego bądź kilkunastu, kilkudziesięciu dokumentów skanowanych poprzez interfejs platformy Taxo. Tak więc tych możliwości jest kilka różnych. Następnie, jeżeli digitalizujemy te faktury, uzyskujemy później podgląd pełnych danych na fakturach. Możemy podejrzeć numer dokumentu, kontrahenta, kwotę netto, VAT, brutto. I z jednej strony, akurat tutaj mam konto, na którym są to same płatności polskich złotych. Natomiast tak samo, jeżeli byśmy mieli jakąś fakturę w euro, to w ramach podsumowania tutaj mielibyśmy kwotę w euro. Oczywiście te dane biuro rachunkowe jest w stanie wykorzystać do szybszego zaksięgowania dokumentów. Wtedy istnieje możliwość pobrania paczki danych z fakturami skupowymi do księgowania. Natomiast Państwo po swojej stronie mają możliwość pobrania poszczególnych dokumentów do bankowości elektronicznej. I więc w tym wypadku możemy zaznaczyć poszczególne faktury. Następnie wchodzimy do menu zapłać. Wybieramy opcję eksportuj przelewy bankowe. I możemy tutaj wybrać albo eksport dla polskich złotych w formacie domyślnie SPX 0. Ewentualnie byśmy mieli tutaj faktury walutowe, to możemy pobrać plik w formacie, najczęściej jest to MT103. Najczęściej wykorzystywany format eksportu płatności dla walut innych niż PLN. I w tym momencie generujemy plik. I następnie ten plik, prawdopodobnie widać go na moim pasku. Tutaj na dole widać firma transportowa. I ten plik mogą Państwo już czytać bezpośrednio do systemu bankowości elektronicznej, niezależnie czy korzystają Państwo z Pekao, Aliora, czy też z na przykład mBanku. Na chwilę wróćmy do prezentacji. Wskazałem wcześniej na możliwościach związanych z prowadzeniem obiegu dokumentów, czy też opcjach związanych z eksportem płatności na formie plikowej. W tym miejscu chciałbym dodać, że także w najbliższych miesiącach będziemy tworzyć zupełnie nowe miejsce, nowy moduł na platformie Taxo, moduł e-bank, który da możliwość podglądu dokładnej historii płatności. Będą Państwo mieli możliwość podglądu
informacji, którzy kontrahenci są płacili za poszczególne dokumenty. Będzie można podejrzeć w TAXO bieżące rozrachunki. Przewidujemy także w kolejnym etapie możliwość automatycznego rozliczenia faktur sprzedażowych, nie tylko tak jak do tej pory na podstawie powiadomień mailowych o wpływie, ale także bezpośrednio poprzez połączenie API z bankiem i bankowością elektroniczną z aplikacją mobilną. Więc będzie możliwość automatycznych rozliczeń faktur sprzedażowych. W tym momencie zachęcam Państwa do zapisów na wczesny dostęp właśnie do takiego modułu e-bank. I tutaj mają Państwo możliwość zapisów. W momencie, kiedy Państwo wejdą do aplikacji e-bank, na razie tutaj znajduje się formularz zgłoszeniowy. Natomiast w przyszłości obok tego formularza zgłoszeniowego będzie po prostu tutaj można podejrzeć sobie historię płatności automatycznie, codziennie aktualizowaną z banku. Jeszcze w tym momencie kilka słów na temat naszej aplikacji mobilnej. Przed momentem wspomniałem o tym, że jedną z możliwości wydawania dokumentów skanowanych, jedną z tych możliwości jest skorzystanie z aplikacji mobilnej. Aplikacja mobilna TaxoBox daje możliwość czy to dodania z galerii dokumentów poszczególnych zdjęć, ewentualnie istnieje możliwość zrobienia zdjęcia już bezpośrednio z naszej aplikacji. Można także podejrzeć ostatnie skany, oznaczyć poszczególne dokumenty jako opłacone, a także podejrzeć podatki, czy mamy jakieś podatki do zapłaty, skontrolowania, czy trzeba szybko wykonać jakieś płatności do ZUS-u czy Urzędu Skarbowego. Przez jednego z użytkowników, jedną z firm, która widzę jest tutaj na naszym webinarium, byliśmy proszeni o możliwość dodania do aplikacji mobilnych wizytówki w kilku językach. Tak więc w tym momencie już oficjalnie mogę powiedzieć, chyba nawet już wczoraj czy dzisiaj udostępniliśmy nową wersję aplikacji TaxoBox w sklepie Play dla Androida, która także dodatkowo obsługuje wizytówki w wielu językach. Także więc jest to wygodna opcja dla Państwa kierowców, którzy będą przekraczając poszczególne kraje, mogli przedstawić w ten sposób na przykład dane do faktury. Na przykład w momencie, kiedy nie wiem, czy to jest jakaś kontrola celna, czy kontrahent ma przedstawić daną fakturę. Zresztą tutaj pojawiło się jakieś pytanie. Nie wiem, czy jest jakieś pytanie, które mógłbym odpowiedzieć. Jeżeli chodzi o opcje związane z płatnościami, gdzie mamy netto w euro i VAT w PLN, jeżeli chodzi o ten temat, rozmawiamy tutaj z jednym z naszych użytkowników na temat możliwości rozszerzenia takiego formatu. Jesteśmy na razie na etapie analizy. Być może będziemy w stanie taką opcję dodać, natomiast na razie chcielibyśmy dokładnie tutaj poznać potrzeby, dokładnie przeanalizować temat. Natomiast jest to kwestia, o którą jesteśmy pytani i zastanawiamy się nad możliwościami technicznymi implementacji jakiegoś rozwiązania, które miałoby możliwość obsługi płatności dwuwalutowych, na przykład poprzez właśnie te pliki MT103, a także pliki X0, czyli w tym momencie opcje, gdzie dokonujemy eksportu płatności na dwie różne waluty w dwóch różnych formatach. Natomiast tak jak mówię, na razie tutaj jesteśmy na etapie analizy. Po tym etapie podejmiemy decyzję, czy na jakiej zasadzie będziemy w stanie taką opcję wygenerować.
Tyle jeżeli chodzi o opcje związane z aplikacją mobilną. Widzę, że poszło mi trochę szybciej niż planowałem. Spodziewałem się, że będę mówił przez około godzinę, ale tutaj najważniejsze informacje, o których chciałem wspomnieć, już przekazałem po 40 minutach. Okej, jeszcze jedna rzecz, zapomniałbym kilka słów na temat możliwej integracji z innymi systemami. Część z Państwa korzysta już z bardziej zaawansowanych systemów typu TMS. Oczywiście tutaj platforma Taxo jako wariant uproszczony. W tym wypadku na pewno jest rozwiązanie, które może konkurować pod kątem zarządzania choćby flotą z większymi aplikacjami typu TMS. Natomiast wszędzie tam, gdzie istnieje możliwość integracji poprzez API, wtedy naszą platformę Taxo można połączyć z zewnętrznymi systemami, aby na przykład w Taxo zarządzać płatnościami i windykacją wewnętrzną, natomiast pod kątem kontroli zaleceń wystawionych faktur, na przykład robić to w systemie TMS. Jeżeli chodzi o integrację, ja z powrotem wrócę do wyglądu ekranu. Z powrotem Państwo powinni zobaczyć platformę Taxo. Na chwilę tutaj wróćmy do modułu e-faktura. Natomiast jeżeli chodzi o samą integrację z systemami zewnętrznymi, w tym systemami TMS, ta integracja jest możliwa w momencie, kiedy Państwo przejdą na zakładkę integracji API. Jest to opcja dostępna po rozwinięciu menu w prawym górnym rogu. Tutaj mamy liczbę opcję integracji API. I wszyscy posiadacze wersji premium platformy Taxo mają możliwość skorzystania z naszej dokumentacji API. I w tym momencie Państwo mają możliwość skorzystania z naszej dokumentacji. Jeżeli dysponują Państwo dokumentacją zewnętrznego systemu, istnieje możliwość automatycznej integracji połączenia platformy Taxo z zewnętrznym systemem, aby na przykład faktury wystawione czy u nas w Taxo, czy w systemie TMS trafiały automatycznie do drugiego systemu, aby były choćby pod kątem informacji o płatnościach, przepływ danych. Tak więc to może w wypadku części z Państwa znacznie ułatwić pracę. Okej. Myślę, że z mojej strony to byłoby tyle. Nie wiem, czy jeszcze mam jakieś pytania, na które odpowiadałem. Chyba nie, chyba już takie najważniejsze kwestie tutaj odpowiedzieliśmy. Za moment zorientuję się, czy już jest gotowy, żeby przejąć ode mnie pałeczkę. Halo, Damian. Cześć, witam serdecznie. Już chyba będę gotowy. W takim razie głos który już Daniel przedstawi informację na temat wycieczki osobowej. Ja na razie się tutaj ukryję. Dziękuję, Mateusz. Witam ponownie. Opowiem o teczce osobowej kierowcy. Jak uzupełnienie teczki osobowej jest ważne dla firm nie tylko transportowych, ale rozmawiamy o firmach transportowych. Jak to uzupełnienie tych dokumentacji jest ważne, na co zwrócić uwagę i jak później prawidłowo ułożona dokumentacja w teczce osobowej zapewnia nam prawidłowe rozliczenie ewidencji czasu pracy kierowców. Może nie będę opowiadał, co się ma znajdować w części A, B i C. Chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę przede wszystkim na BHP. Dlaczego? Gro klientów, z którymi miałem do czynienia, po prostu sprawę BHP nie wzięło na poważnie. Dlaczego? Dlatego, że wiem, że w ferworze przyjęcia nowego pracownika, nowego kierowcy, kiedy musimy uzupełnić stanowisko, ponieważ wymaga
usługa transportowa wykonania swojego zadania, czyli mamy wykonać przewóz, nie mamy niestety kierowcy, którym moglibyśmy to zrobić, teczka osobowa kierowcy, gdzie jest właśnie badanie BHP, które się składa z wstępnego stanowiskowego okresowego, jest badaniem, które trzeba przeprowadzić obowiązkowo. Nieraz nie ma czasu na to, aby mogli klienci to przeprowadzić, a pamiętajmy o tym, że ci kierowcy, którzy mają kartę kierowcy i logują te karty w tachografie, mają obowiązek zaznaczać kraj rozpoczęcia i kraj zakończenia. Więc jeżeli nawet dokumentacja, która nie została przygotowana na dziś dzień, czyli dzień przyjęcia człowieka do pracy, będzie przygotowywana później, miejmy świadomość, że jesteśmy w stanie dotrzeć do tego, czy rzeczywiście takowe szkolenie się odbyło, czy nie. Więc to jest rzecz, na którą też proponuję zwrócić uwagę. Oprócz tego, no, kierowca w teczce osobowej musi mieć oświadczenie o niekaralności, czyli nie zaświadczenie, można zdobyć od niego oświadczenie, że jest niekarany. I również polecam zwracać uwagę na oświadczenie o niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy. Dlaczego? Dlatego, że u państwa wykonuje kierowca przewóz, u państwa jest zatrudniony. Pamiętajmy o urlopach, że na urlopie kierowca ma czas wolny. On może pracować na podstawie innej umowy cywilnoprawnej u innego pracodawcy, ale pamiętajmy, że jeżeli przychodzi do nas do pracy z powrotem po urlopie, on musi być wypoczęty. I na to proponuję zwracać uwagę. Dlaczego? No bo jeżeli wykonujemy przewóz, zaproponowaliśmy ze spedycji na to, żeby skróciła, załóżmy, tygodniowy czas odpoczynku, a w poprzedniej firmie ten kierowca już ten skrócony odpoczynek odbył, wtedy wykroczenia, które popełni, będą kierowane na przedsiębiorstwo, które ten przewóz aktualnie wykonuje. Czyli też proszę zwracać na to uwagę przy uzupełnieniu teczki osobowej kierowcy, no i przy tym, jak kierowca wraca nam z powrotem po urlopie do pracy. Bardzo ważnym aspektem jest prawidłowo przygotowana umowa o pracę, czyli umowa o pracę zabezpieczająca nie tylko interes kierowcy, ale przede wszystkim bezpieczeństwo dla firmy transportowej, czyli dla przewoźnika. Proponuję zawsze nazywać składniki wynagrodzenia tak, aby one generowały oszczędności w przedsiębiorstwie. Dochodzi do tego również obwieszczenie i informacje o warunkach zatrudnienia dla pracownika, w których powinno się zawrzeć informacje takie jak system czasu pracy, gdzie proponuję, że i najlepszym rozwiązaniem, i najlepszym systemem w transporcie jest system równoważeń czasu pracy, który pozwala wydłużyć wymiar dobowy do 12 godzin i równoważyć godziny. Bardzo ważnym jest, żeby to zawrzeć właśnie w tych dokumentach. Zarówno okres rozliczeniowy w przedsiębiorstwie, gdzie bez wykazania sezonowości może być to 3-miesięczny okres rozliczeniowy, gdzie też te informacje musimy zawrzeć w tych dokumentach. Oprócz tego, drodzy Państwo, delegacje. Delegacje, czyli możemy doszacować delegacje, i delegacje muszą być rozliczane też w sposób prawidłowy, czyli w oparciu o plik kierowcy, w oparciu o raport przekroczeń granic lub też kartę kierowcy, aczkolwiek raport przekroczeń granic jest tutaj rzetelniejszym dokumentem do tego, aby prawidłowo tą delegację rozliczyć. I również wszystkie zapisy, które są tam zawarte, muszą znaleźć się w tych dokumentacjach w teczce osobowej. Spotkałem się z wieloma problemami, zarówno w biurach rachunkowych, jak i bezpośrednio w firmach transportowych, bo posiadacie Państwo pewnie firmy, które rozliczają czas pracy kierowcy u Państwa w firmie. Może są to też biura rachunkowe. Często problemem wprowadzenia innowacji przez firmy zewnętrzne, które rozliczają czas pracy, jest niepołączenie tego z biurem rachunkowym, a właściwie z działem kadr. Dlaczego? Bo wprowadzają nazewnictwa składników wynagrodzenia, zmieniają wartość i wysokość wynagrodzenia zasadniczego, plus wprowadzenie innych składników ryczałtowych, przykładowo ryczałt za pracę w porze nocnej, czy też ryczałt
za godziny nadliczbowe. Rozliczają czas pracy i na ewidencji czasu pracy, na karcie ewidencji czasu pracy jest to wszystko widoczne i to rozbicie jest tam zawarte. Natomiast nie ma odzwierciedlenia często w teczce osobowej, czyli w umowie o pracę, czy też w warunkach do umowy o pracę, jakie kierowca u Państwa posiada. Więc jeżeli taka firma rozlicza Państwu czas pracy kierowcy, a nie połączyła tego również z umowami o pracę, czyli tych warunków kierowcy Państwu nie podpisali, w takim wypadku ta ewidencja czasu pracy kierowcy jest nieprawidłowa i można sobie przysłowiowo wyrzucić ją do kosza. Więc to jest też bardzo ważne, ponieważ wynik z ewidencji czasu pracy kierowcy jest wynikiem, który jest nakładany na listę płac. Często biury rachunkowe mają swoje już szablony umów, co jest oczywiście prawidłowym, lecz trzeba zawsze być w kontakcie z biurem rachunkowym lub ze swoją kadrowym, aby te wszystkie składniki wynagrodzenia zostały tam nałożone. Zarówno delegacja, bo teraz mam przykład firmy transportowej, która rozliczała delegację, rozliczała ewidencję czasu pracy, ale w żaden sposób nie połączyła tego z dokumentacją. I można określić wartość diety, wartość ryczałtu za nocleg w danym kraju lub też na kraje Unii Europejskiej. Może być to inne niż z rozporządzenia, a właściwie z jego załącznika, tylko musimy określić to przepisami, musimy określić to dokumentacją. Jeżeli ta dokumentacja nie jest podpisana przez kierowcę, to w tym momencie te wyliczenia delegacji i księgowanie jej po stronie kosztów jest po prostu nieprawidłowe. Pamiętajmy, że kierowca musi podpisać nam wszystkie dokumenty, na bazie których są generowane wyliczenia ewidencji, są generowane rozliczenia delegacji pracownika. To są rzeczy, które najczęściej spotykam w firmach transportowych, gdzie niestety nie są one scalone i generują duże problemy później w związku z roszczeniami względem pracodawców. Niestety kierowcy, jak ja tu mówię, jest to specyficzna grupa społeczna, kierowcy są bardzo potrzebni do wykonywania przewozu transportowego. Oni są w kabinach, oni wykonują swoją pracę, ale nie zapominajmy, że dokumentacja, która jest w przedsiębiorstwie, ona musi być przez nich podpisana. Tak samo wszelkie regulaminy pracy, płacy, wynagradzania, również on musi się zapoznać z takim regulaminem. On musi faktycznie się z nim zapoznać. Nie wystarczy oświadczenie, że się z nim zapoznał, ze względu na to, że może ono być w innej dacie, niż realnie mógłby to zrobić. Podział składników wynagrodzenia również służy do tego, żeby zoptymalizować wypłaty pod kątem ZUS. Możemy manewrować kwotą wynagrodzenia zasadniczego, od którego biorą się dodatki do nadgodzin, pięćdziesiątki i setki. Jeżeli będziemy zmniejszać wynagrodzenie zasadnicze, automatycznie dodatki do nadgodzin również będą pomniejszone, gdzie będziemy mogli wygenerować oszczędności dla przedsiębiorstwa. Nie zapominajmy również o wynagrodzeniu za czas dyżurów. Również możemy zawrzeć to na dzień dzisiejszy w podstawie, czyli w wynagrodzeniu minimalnym, nazywając odpowiednio składniki wynagrodzenia, co będzie nam przynosiło również oszczędności w firmie. Wszelka dokumentacja związana z zakresem obowiązków kierowcy również proponuję, aby się znalazła w teczce osobowej kierowcy. Ze względu na to, że wtedy kierowca jest świadomy, jaki zakres obowiązków go czeka, co musi zrobić i jak możemy egzekwować później niezastosowanie się do zakresu obowiązków kierowcy. Jeżeli chcemy wyegzekwować różne przypadłości, różne jego zaniedbania albo scedować na niego winę, ten zakres obowiązków również przygotowany pod daną firmę, nie szablonowo, tylko pod daną firmę, jest tutaj bardzo istotny i bardzo ważnym elementem. Również umowa o powierzenia materialna, tak, że powierzamy mu rzeczy materialne związane z ciężarówką, z naczepą, cokolwiek, powinna się znaleźć w faktach osobowych kierowcy.
To są rzeczy, które pomagają później wyegzekwować pewne zaniedbania kierowców i rzeczy, które pozwalają się Państwu bronić podczas ewentualnej kontroli organu Państwowej Inspekcji Pracy lub też Inspekcji Transportu Drogowego. Proponuję, aby one wszystkie znalazły się podpisane. Jeżeli chcielibyście Państwo, abym zaproponował jakiekolwiek rozwiązanie w Państwa przedsiębiorstwie, zapraszam do kontaktu oczywiście ze mną i postaram się przybliżyć to wszystko na spotkaniu w Państwa przedsiębiorstwie. To tyle, jeżeli chodzi o teczkę osobową kierowcy z mojego czasu, który został mi przydzielony. Dziękuję bardzo za uwagę i mam nadzieję, że pewne wątpliwości zostały rozwiane i pewne rzeczy zostały wypowiedziane. Dziękuję ślicznie. Mateusz, chyba. Słychać teraz? Teraz się słychać, teraz się słychać. Okay. Ja ze swojej strony także serdecznie dziękuję Państwu za poświęcony czas. Zarówno jeżeli Państwo będą mieli jeszcze jakieś dodatkowe pytania w zakresie TAXO, jak i będą Państwo mieli jakieś pytania w zakresie działań czy też usług, o których wspominał Damian, prosimy o kontakt, na przykład kontakt mailowy na adres taxo.pl. Tutaj będziemy przekazywać sobie informacje. Zapraszamy do kontaktu. Na ten moment dziękujemy serdecznie i życzymy miłego dnia. Do zobaczenia. Do zobaczenia.